historii Jakob Ingebrigtsen, Samuel Tefera, więc mamy dwóch najlepszych w historii. Elger Rouge był poprzednim rekordzistą przed Teferą, 3:31.18. A Oliver Hoar, ten z Australijczyk, ma ósmy wynik wszechczasów. Także mamy trzech zawodników z pierwszej dziesiątki całej historii halowej lekkiej atletyki. Michale, Michale, mówimy do Michała Rozmysa, Barnim Goleniów. Życzymy powodzenia i nawiązania do najlepszych wzorców w polskiej lekkiej atletyce na dystansie 1500 metrów. I ruszył do przodu Kenijczyk Abel Kipsang, jakby chciał ten bieg wyreżyserować po swojemu. Jakob Ingebrigtsen, on jest stale w stanie wytrzymać każde tempo. Pamiętam, jak walczył z nim dzielnie Marcin Lewandowski. Czasami udawało się Marcinowi tego młokosa pokonać, ale teraz, kiedy urósł do rangi mistrza olimpijskiego, no to trudno go złapać za pięty. Trudno z nim realizować. Kipsang pierwszy, drugi Ingebrigtsen, a tuż za nimi Samuel Tefera. A więc już Ingebrigtsen przed Kipsanga, Tefera trzeci, Lemi czwarty, Michał Rozmys na ósmym miejscu. A więc będzie spore tempo wczoraj w Segai. Też od samego początku zaczęła bardzo mocno. Tutaj mogły być różne scenariusze. Właściwie Ingebrigtsen jest w stanie sobie poradzić nawet w wolnym biegu na finiszu, ale jednak ten początek Kipsanga zmusił całą stawkę do podyktowania mocnego tempa. Przejął to prowadzenie Ingebrigtsen. No, kto wie, może będzie chciał reżyserować dokładnie podobnie jak Segai. Chociaż pamiętamy, że takie prowadzenie od startu uchodzi tylko bardzo, bardzo nielicznym. Wspominaliśmy Rudisze na 800 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, ale inni, którzy takie ryzyko podejmowali, często płacili słono. Cztery okrążenia, 800 metrów do końca. Ingebrigtsen, Kipsang, Tefera. No nie ma wątpliwości, że Tefera jest w stanie takie tempo wytrzymać. Kipsang pewnie też. Michał tymczasem biegnie na ósmym miejscu, ale powoli zaczyna ta stawka się troszkę rozrywać, więc jeżeli Polak chce jeszcze jakoś liczyć się w walce, no to musi tam przejść do przodu. Widzą Państwo tempo rekordu halowych mistrzostw świata za ich piętami. Proszę zobaczyć, trzy okrążenia do końca i wyskoczył Samuel Tefera, ustawia się za Ingebrigtsenem. Oni dwaj teraz będą dyktowali tempo. Kipsang trochę traci, Lemi jest czwarty, Australijczyk na piątym miejscu. Teraz Michał wyprzedza jednego z biegaczy, chyba Niemca Farkena. No dobrze, podciągnij Michale ile się da. Ingebrigtsen za chwilę zostanie 400 metrów. Dwa okrążenia, Ingebrigtsen i Tefera, i Lemi trzeci. Spada Kipsang, Ohar na piątej pozycji. Michał Rozmys siódmy, biegnie w tej chwili samotnie. A to już do mety mniej niż... No 300 metrów w tej chwili zostało, 300 metrów. Za chwilę finisz przedostatniego okrążenia, a potem ruszą. Właśnie, kto ruszy? Czy Jakob Ingebrigtsen ma jeszcze coś pod stopą? Bo Tefera jest blisko, bliziuteńko. 200 metrów do końca. Ingebrigtsen, Tefera. Lemi trzeci, Kipsang czwarty, Michał Rozmys siódmy. Czyżby teraz miał zaatakować Etiopczyk? Strasznie się broni Ingebrigtsen, ale Tefera coraz bliżej. Już dosłownie centymetry za Norwegiem. Za chwilę ostatnia prosta. Etiopczyk się zbliża. Dwaj rekordziści świata na ostatniej prostej. Tefera wygra. Czy Ingebrigtsen? Tefera pierwszy, Ingebrigtsen drugi, Kipsang trzeci, Lemi czwarty, Ohar piąty, siódmy, Michał Rozmys z dobrym czasem 3:37. Szybko było, 3:32.77. Rekord mistrzostw świata należał do Haile Gebreselassiego z Majebasi, 3:33.77. Pobity o sekundę. Michał Rozmys 3:36.50, zatem najlepiej w tym roku. No uciekła ta pierwsza szóstka. W pewnym momencie Polak został sam, zatem musiał gonić uciekający pociąg.